siebie przed własną publicznością i z mistrzem Polski, z liderem. Tego na pewno chłopaki będą na 100% zmotywowani, będą chcieli udowodnić przede wszystkim sobie i swoim kibicom, że potrafią grać w piłkę ręczną. Dla nas może to i dobre, fajnie, jeżeli postawią mocne warunki. Będzie fajne widowisko, ale nie wyobrażam sobie innego scenariusza niż nie wywieźć stamtąd punktów. Ostatni mecz, 60 minut, potem święta, zasłużony urlop. Dla niektórych praktycznie, tak jak już nawet słyszałem od Rastka Skojegowicza, który już od 20 chyba zaczynają też swoje przygotowania poprzez święta. Nie wiem, jak to wygląda w Serbii z Bożym Narodzeniem i z Nowym Rokiem, ale z tego względu, że wielu serbskich zawodników grających w Bundeslidze mają jeszcze obciążenia, ale grających w lidze, szczególnie francusko-hiszpańskie, mają już od 20 chyba też wolne, więc robią im zgrupowanie. Czyli no nie ma dla niektórych przerwy, ale to ten, który chce grać w reprezentacji, czy ma jakieś swoje marzenia do realizacji, musi sobie z tego zdawać sprawę. My robimy podobnie tym dwóm meczem z Rumunią, żeby podtrzymać pewne obciążenia startowe i potem dopiero będą mieli zasłużony odpoczynek przy stole świątecznym. Mecz w Legnicy, myślę, o tyle jest dla nas istotny, że Legnica przegrała w tej chwili w Płocku dosyć wysoko, chociaż wynik do przerwy był raczej normalnym wynikiem piłki ręcznej, nawet kilka minut po przerwie, jak tutaj pan redaktor mi sygnalizował, było o ile nie, tylko dwie bramki różnicy, a potem ten jakiś odjazd, nie mamy z tego materiału, ale zakładam, z tego wyciągam pewien wniosek, że też przeciwnik będzie chciał taki mecz jak najszybciej zapomnieć, a wszystkim zareagować. I gdzie nie najlepiej zareagować, jak przed własną publicznością w domu i tak zwanym ostatnim meczu w tym roku. Z mistrzem Polski liderem. Dokładnie, czyli to jest już dostatecznie, dla mnie dostatecznie dużą motywacją jako trenera i myślę, że tą motywację i tą uwagę, czy tą pewną niepewność, jeżeli byśmy mieli, miałaby się wkraść w nasze szeregi, na to trzeba zwrócić uwagę, że to jest taka szansa dla tego przeciwnika. To my jesteśmy gdzieś raczej tym zespołem, który powinien nadawać ton w tym meczu. Jesteśmy faworytem ze względu na statystyki, wyniki, miejsce w tabeli, nasze aspiracje, ale nie zapominajmy, że tamten przeciwnik, w tym przypadku Legnica, też gra w piłkę ręczną, też gra w naszej ekstraklasie i na pewno, to co powtórzę, po tym ostatnim jakimś nietypowym spotkaniu z Płockiem będą chcieli zareagować.